witam was wszystkich bardzo serdecznie. Też witam. Już w domciu z mężusiem. Jest i mamusia. Mamusia. Ja witam, mamusia jak zwykle już zmiotła od rana. I jak wyjeżdżałam, to mamusia była nad morzem. Zobaczcie, jak pięknie się opaliła. I tak wczoraj, jak przyjechałam, to pierwsze co, to takie patrzę, wow. Wow. Indianka, pięknie opalona, równiutko. No jakbym nie była na wczasach przecież. No i pierwsze co, jak przyjechałam, to zaraz poszłam do szklarni, na polu jeszcze nie byłam. No i dzisiaj tak chcę wam pokazać, jak to wszystko wygląda po tygodniu mojej nieobecności pod opieką tutaj mamusi, Edzia i córci. No mamusia za długo nie, bo mamusia dopiero niedawno wróciła parę dni. Nasz wyjazd się zdublował, bo byli, jak my z Agnieszką wyjeżdżałyśmy, to mamusia była nad morzem, ale zobaczycie, jakie są zmiany. Przede wszystkim tutaj wczoraj i przedwczoraj spadło ogólnie 5 litrów deszczu, no i to wszystko tak odżyło, bo jak żeśmy stąd wyjeżdżali, to było, wy już zdążył Edziu wylać, to było bardzo sucho. Ale powiem wam, że na Podlasiu jest jeszcze bardziej sucho. U nas ta warstwa suchej ziemi, suchego piasku była powiedzmy na około 3, 4 do 5 cm, a tam jest już tak, jak żeśmy z Agnieszką patrzyły, to jest nawet do 10 cm szczery piach. Susza jest zdecydowanie większa i nadal nie pada. Jedziemy na pole, a jak przyjedziemy, to będziemy pić kawkę. Pa, pa! Edziu już tutaj szykuje przyczepkę, bo zaczyna się wybieranie miotku. Co prawda nie mamy czystych gatunków, bo rzepak tutaj, no niestety, nie dał tak, jak byśmy chcieli, nie był gotowy do wybierania, no i musiały przynieść akacji, donieść akacji do rzepaku. No ale akacji u nas też nie było na tyle, żeby można ją było wybierać samą, więc będzie to miód wymieszany, bardzo dobry, bo kilka lat temu już był podobny rok, że właśnie wybraliśmy rzepak razem z akacją. Ach, co to był za miód. I jeszcze teraz kwitnie tam, Edziu wypatrzył, że kwitnie dosyć dużo tej faceli, więc jak one doniosą facelię do tego, co gdzieś tam zostanie, to będzie po prostu miód nad miody, bo już też takowy żeśmy mieli i był naprawdę przepyszny. Widzę, że pasy przyszły. Trzeba to wszystko pospinać. Tutaj są transportery, ta skrzynka nazywa się transporter. Tutaj transportuje się ramki puste i ramki z miodem do domciu, a tutaj trzeba je teraz spiąć, żeby podczas drogi się nie porozbijały, nie porozwalały. Jadymy na pole. Jest po 8 rano i na polu jest przepięknie. Taka poranna świeżość, która jeszcze się utrzymuje, no a z biegiem upływu godzin będzie tutaj coraz cieplej, będzie to wszystko parować. Ptaki, świerszcze, owady, coś pięknego, ziemniaki. Zobaczcie, jak one podskoczyły przez ten tydzień czasu. Jak wyjeżdżałam, to były kiełeczki tylko na wierzchu, a teraz różnica jest kolosalna. Tu przed ziemniakami tydzień temu była siana facelia i też bardzo ładnie wschodzi. Widać zielone rządki faceli, ziela również, a naprzeciwko są warzywa. Zobaczcie, jaka łąka. Oj, oj, oj. Będę miała tutaj utrzymanie. Będę leżeć. Leżing będę tutaj uskuteczniać. Przed wyjazdem przehakałam sobie między rzędzia haczką i to ziele zwiędło, bo gdybym tego nie zrobiła, to na całej połaci bym miała takie zielicho jak w tych rządkach. No i parę rządków przeplewiłam z grubsza tutaj, buraczki i od tej strony pietruszkę. To ziele jest zdecydowanie mniejsze, ale tutaj oj, oj, oj. Tydzień niezdjęty. Cebulka
No też do przeplewienia i to natychmiast. A tam są ogórki pod agrowłókniną i powiem szczerze, że strach bać się tam zaglądać do tych ogórków. Strach, nie? Ja nie. Ale idę zajrzeć, no trudno. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Sarenka, 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 patrzcie. Nie widać jej. Tam, tylko o. Czekajcie. Nie widać jej. Poskakała tam w stronę szalin. Trawa w tym roku jest piękna. No i tutaj przez ten tydzień też bardzo ładnie poszła w górę. W zeszłym roku o tej porze trawy praktycznie wcale nie było. O, czajki, czajki! O, tego mi brakowało. Tam usiadła na polu czajka. Ale trawy są przepiękne. W zeszłym roku o tej porze, jak bocian chodził po łąkach, to było go widać całego, a dzisiaj sarenka skacze i nie widać. Taka wysoka trawa jest. Można by było ją już kosić, ale nie kosimy, bo mamy pozakładane pakiety rolno-środowiskowe mające na celu chronić ptaki gniazdujące. Tutaj są bagna i są różnego rodzaju chronione gatunki ptaków. Ostatnie lata te bagna wyschły i te ptaki no, zniknęły stąd, a w tym roku się znowu pojawiły i kosimy dopiero po 15 czerwca, także w tym roku będzie co kosić. Pokosy będą grube, wałki będą solidne, także no, tutaj będzie bela na beli. No a teraz chwila prawdy, zaglądamy. Odwlekać już nie ma co, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i przeżyć ten ból. Oj, 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 ale mnie serce boli. Ale mnie boli serce. Ogórki. Bardzo ładne, ale rosa. Pięknie. One tutaj były siane z siewnika, więc będą, nie wiem jak posiane, odkryję całą agrowłókninę, to zobaczę. Ale są już takie, bardzo ładne. Już trzeba je tutaj opryskać czosnkiem. Trzeba zastosować emy, żeby te ogóreczki... To jest ogórek. Tak. Bo to jest nie, ziele. To jest właśnie mój odpoczynek. To jest mój odpoczynek. A to jest ogóreczek. No i tutaj w dalszych dniach trzeba będzie się za to wziąć. Edziu odpali ciągniczek i międzyrzędzia zaraz tutaj przeleci, a ja będę rządki plewić. No i dzisiaj czekam już ostre zaczynanie. Nie wiem od czego. Idziemy na truskawki. Idziemy na truskaweczki i już widzimy, że są czerwone. Czerwone! Ale ich jest! Odkryjemy agrowłókninę, bo już dzisiaj ją zabierzemy. Przymrozków chyba już nie będzie, chociaż rekordowy przymrozek, jaki pamiętam, to był 10 czerwca. Jednak tutaj nie... Ole, truskawek! Jejciuś! Jak żeśmy wyjeżdżały z Agnieszką, to zjadłyśmy po jednej i tak w domu nic nie mówiłam. Mówię, przyjadę, to będzie niespodzianka. No jest, ale tu będzie. Dobra kobiałka truskawek, albo i więcej. Zobaczcie. Jakie wielgachne owoce są na truskawkach. To jest odmiana Granderosa. I w komentarzach, jak pokazywałam odcinek, gdzie nagrywałyśmy z Agnieszką w niedzielę, co kupiłam u pani Joli, ktoś mówi, że takie wielkie owoce to są dlatego, bo dostały dużo nawozu. Nie, kochani. Odpowiednia uprawa truskawek, tak jak ja wam mówiłam i będę mówić, pokazywać, jak te truskawki uprawiać od momentu nasadzenia, bo tutaj dalej będziemy z Edziem jeszcze nasadzać sobie truskaweczki i powiem wam, jak w naturalny sposób osiągnąć taki plon. Aby był tak ogromny, trzeba odpowiedniego przygotowania stanowiska pod truskawkę. Trzeba przede wszystkim odpowiedniego wykarmienia jej w sierpniu po owocowaniu naturalnymi sposobami, żeby wybudować plon właśnie kolejnego roku, żeby był taki. I co najważniejsze, zobaczcie, te truskawki puszczają już pędy.
te pędy trzeba obrywać z tego względu, że jest krzak i teraz ta truskawka daje całą siłę, pobiera składniki i przekazuje je w wytworzenie kolejnej sadzonki. Tutaj już jest zaczątek sadzonki. Ona się będzie ukorzeniać i przez pęd, to jest tak jak pępowina łącząca dziecko z matką, przekazuje składniki odżywcze. Tak samo tutaj przez ten pęd będą przekazywane do flancy. Tu już idzie kolejna flanca i kolejna. Krzak będzie się osłabiał. Jeżeli chcecie mieć duży plon, to te pędy trzeba niestety obrywać. Ewentualnie z jednego krzaka zostawić jeden pęd, tak żeby nie narażać go na stratę składników pokarmowych. Tutaj pędy były poobrywane, pozostawiałam tylko po jednym i owoce są, widzicie. Oczywiście kolejne będą mniejsze już, bo wiadomo, że one, te pierwsze zawsze są największe, ale tak wyglądają truskawki uprawiane bez nawozów. Tutaj mam jeden krzaczek, który zostawiłam, aby pokazać, tylko muszę go znaleźć. Oto jest ten. W tym krzaczku zostawiłam wszystkie pędy, ile tylko był w stanie wyprodukować. I zobaczcie, jaka jest różnica w owocach. Widzicie to? Tutaj są owocki malutkie. O, zerwę. Jaka jest różnica w owocu? Ten krzak miał wszystkie pędy zostawione. Także tutaj pokażę Wam, jak przygotować stanowisko, jak dbać z truskawką po zaplonowaniu, po skończeniu plonowania. Ale to wszystko będzie w kolejnych odcinkach. I kochani, będziecie mieć takie truskawy. Edziu bardzo lubi truskaweczki, ja też. I tutaj właśnie bierze odmianę Honey. Próbuj tutaj. I jak? No dosyć. Smaczne, nie? Bo nasze. Nasze swoje truskawki. Ale popatrzcie, jaka truskawa. Konkurencja się już dorwa. To, że... Jak go zeżaruję. No. Ja nie daruję. Nie darujesz? Nie tam. Co to, że konkurencja tam? Zje się z pola, takie prosto z pola najlepiej smakują. No. Z dzieciństwa to pamiętamy, nie? Jeszcze od kogoś? Jeszcze od kogoś, tak. Pamiętacie, jak się chodziło na szaber? Każdy w ogrodzie miał truskawki, każdy w ogrodzie miał śliwki, jabłka, ale najlepiej smakowało skąd? Od sąsiada. Szło się na szaber, ja też pamiętam. Mieliśmy węgierki, mieliśmy jabłka, ale gdzie tam? U sąsiada zawsze lepiej smakowały. Tak samo i truskawki. Każdy na ogrodzie miał. Moi rodzice mieli plantację, ale myślicie, że ja tutaj dojechałam na to pole? Co wy? Tam, zanim dojechałam, to pierwsze u sąsiadów krzaki oskubałam, ale za to później, jak sąsiedzi wracali tam z łąk, to oskubali nasze. Tak było. Nazbierałam całą kobiałkę truskaweczek. I brakło mi. Będzie jeszcze jedna kobiałka, ale nie wziąłam z domu. Trzeba będzie później przyjechać, bo został mi cały ten rząd. No i tutaj jeszcze tak opoobrywałam, tylko te z grubsza. Reszta będzie na jutro, bo całej kobiałki nie przejemy. Tym bardziej, że wczoraj przywiozłam, kupiłam truskawek. No i nie przejemy teraz tego. Na krzaczkach niech sobie leżą. No i co? Jutro przyjedziemy urwać następną, jak to zjemy. No, jesteśmy już tutaj koło domu. Edziu tam już pszczółki przegląda, a ja wchodzę do szklarni. Już wczoraj tutaj pierwsze co, jak tylko przyjechałam, zmęczona, bo drogę mieliśmy ciężką, ale do szklarni przyszłam. No i tutaj szklarnia została pod opieką córki i męża. I powiem Wam, że wow, pięknie tutaj dbali o to wszystko. O, jakieś muchy mi nawlatywały. Zobaczcie, jak wyglądają pomidory i w ogóle szklarnia po tygodniu nieobecności. Pelargonie w pełni rozkwitu. Tutaj córka raz zadzwoniłam do niej, żeby opryskała mi wszystko emami, podlała nawozem do pelargonii. Bardzo pięknie one kwitną. Patrzcie, jest burza kwiatów. Burza kwiatów na pelargoniach. One się przepięknie porozrastały. Pomidory odżyły. Doszły do siebie. Co prawda tutaj
wybujały mi mocno. To są odmiany bardzo wysokie, ale też i te pelargonie zasłaniały. One bardzo szybko poszły po oprysku z emów, jak zastosowałam przed wyjazdem i później córka też jeszcze tutaj opryskała je raz, dwa dni chyba temu i one bardzo poszły, ale się zaczęły tu mi wykierunkowywać w tą stronę. No jednak troszkę wybujały, ale to nic. Pójdą na pole, zaraz będę je wysadzać. Agnieszka, tak jak też film, żeście oglądali, oberwała je, bo one jednak przycierpiały mi bardzo przez przymrozki. Przymrozki, mrozy, minus 6 tutaj u mnie było. O, ale podlane, woda jeszcze stoi. Trzeba będzie trochę spuścić, bo tutaj się troszkę przydłużę tej wody. Córci wlało. No, ale ładne są, one już kwitną, zobaczcie. Pąki są zdrowe i to właśnie daje też tutaj dokarmianie już żywokostem, który zawiera potas. I też mówiłam Wam, że skórki od banana, banany zawierają potas i dobrze jest robić gnojówkę czy wsadzać. Ale ktoś w komentarzu mi napisał, że banan to jest tak jakby mit. Też nie wiedziałam i tutaj dziękuję bardzo za ten komentarz, już nie pamiętam kto go napisał, ale że dużo, dużo więcej, kilkadziesiąt razy więcej potasu ma szpinak. Warto robić gnojówkę ze szpinaku, bądź siać, sadzić szpinak i dawać pod korzenie. Wtedy będzie większe zaopatrzenie w potas. Ja również muszę sobie, nie mam szpinaku, muszę posiać, żeby taki potas mieć później do dokarmiania tutaj w doniczkach, bądź do oprysku, bo również można opryskiwać. Idziemy teraz i jeszcze tu, zobaczcie. Za kamerą stoi mamusia. No jasne. Tylko mamusia już ręce bolą. Kwiatuszki, mamusia to są jej, dostanie te kwiatuszki. Wyhodowałam mamusi, mamusia też tutaj chodziła i to będą jej teraz tak, perełki. Teraz przejdą te kwiatuszki koło domu. I pod mamusi opiekę. Oj, uwierzcie, że miodu im nie braknie, małmazyjów żadnych im nie braknie u mamusi. A tu są te pomidory, które sadziłam w lutym, kilkanaście tylko nasionek, bo te były wysiewane 8 marca. I zobaczcie, jakie są już owoce. Muszę je już powystawiać, bo one tutaj już mają gęsto, zaczynają mi się robić buszowate i trzeba w tych donicach, bo one będą już w donicach tutaj na stałe. Tak, pelargonie, temat główny, ale tutaj zobaczcie, jak mi kalie kwitną już. Pójdzie kalie. Też, tak. Mamusia już mi wszystko rekwiruje i teraz, od teraz moja rola już się kończy, a zacznie się rola mamusi, będzie zadowolona. No, a jak? Będę rozmawiała sobie z kwiatkami. Do tej pory było to pod naszym nadzorem, a teraz mamusia. A tutaj Wam teraz jeszcze pokażę, zobaczcie, to są pomidory moje, a tutaj dostałam od Krzysia, od niego. I teraz on stosował bakterie azotowe. Pierwszy raz polecił mu Eddie Farmer i dał mu trochę tych bakterii azotowych na próbę. Ja bakterii azotowych nie stosowałam. Jego pomidory to są też odmiany wyższe. Zobaczcie, są raz, że skrócone, są grube, sztywne, jędrne, zero jakichkolwiek oznak chorobowych. No tutaj to zobaczcie. Teraz od razu Wam pokażę. One mają sucho, dopiero żeśmy je podlali. I patrzcie, to zwijanie liści, takie, bo jest często o zwijaniu liścia, to świadczy, że jemu jest sucho. Te już tutaj dostały więcej wody i te liście są takie rozprostowane, a te muszą jeszcze dotransportować sobie wodę. I teraz różnica w kolorystyce, w wielkości i w ogóle. No moje już też teraz dorównały niby, ale te są zdecydowanie lepsze. Czy to jest zasługa bakterii azotowych, czy może tego, że te nie przeszły warunków stresujących z zimna, bo tam nie było takich mrozów jak u mnie. Moje tu w szklarni były, jak było minus 5-6 stopni, grzały się dwie butle, więc w szklarni było około stopni 2-3 i one niestety bardzo mi te pomidory ucierpiały, ale żyją, żyją. I Krzysiu, dziękuję za pomidorki, już są.
bo się pytałeś rano, czy dojechały, jak wyglądają. Wyglądają, będę dbać. No i teraz tutaj. Kapusta wysiewana bardzo późno i też ktoś mówił, że to jest za późno, że rozsada nie zdąży się zrobić. Zobaczcie, jaka jest rozsada kapusty. Tutaj jedną wyrwę. Ona się urwie. O! Piękna rozsada. Jak dla mnie trochę nawet za duża, bo ona teraz będzie się ciężko przyjmowała. Także tutaj mówię Wam, że zawsze zdąży. Natura, ona tak pędzi, że zawsze nadrobi. I ogóreczki. Na polu już widzieliście, a zobaczcie, jakie są te wysiewane w doniczkach. Też już trzeba je wysadzać, bo już korzonek zaczyna wychodzić spod doniczki i zaczynają mieć ciasno. Robią się blade, więc tutaj już trzeba będzie już wejść... niektóre to jakby kwiatka. Nie, to są listki. Nie, to są jeszcze, listki. Mamusiu, listki, ale tak. Już niedługo one tak będą już, się zaczynały już kłaść. Tak. I przede wszystkim już tutaj trzeba wejść z nawożeniem. Tak, one już krzyczą, Reniu, lituj się, wysadzaj nas. Bo ale już tutaj jest nam za ciasno. Tak, w tym tygodniu na pewno już będą wysadzane na pole. Papryka zostanie w doniczkach, też trzeba już ostro dokarmiać. Także wiecie co? Jeszcze sobie stoję tak, o, z rączkami. Przerwij. Ja mówię, wiecie co, to... Wiecie co? Jeszcze sobie stoję. Ale tak naprawdę nie wiem, za co mam się pierwsze wziąć. Czy tam na polu za oplewianie, czy tutaj za ja wysadzanie. Po polsku powiem i po chłopsku, za robotę. Dziękuję. Na ciebie zawsze mogę liczyć. Tak. Dziękuję, mamusiu. Dziękuję. Po prostu tak. Za robotę trzeba się wziąć. Obrócę się w kółko, może mi to coś da. No i plan już jest. Mamusia kwiatki zabiera. Oczywiście zaczynamy od kwiatków, jakby było. Czekała tutaj i mówi, rób co chcesz, ale pierwsze bierzemy się za kwiaty. Mają jechać koło domu. Tak. Moje kwiatuszki, moja mamusia i jej kwiatuszki. No, teraz już. No i bierzemy się za robotę. Tak to wszystko wygląda po powrocie. No tak jak się chodzi tego koło tego na co dzień, to różnicy nie widać. Zdaje się, że to nie rośnie, że to stoi, taki kipsieje. Ale jak się wyjedzie na tydzień czasu, po powrocie jest takie wow. I jeżeli ktokolwiek będzie narzekał, że mu nie rośnie, że mu stoi, wiecie co? Zostawcie to mężowi, córce, mamuśkom, czy komukolwiek. Wyjedźcie na tydzień, odpocznijcie, a jak wrócicie, to będzie naprawdę wow. Tylko nie wiem, w którą stronę. No u mnie jest na ogromny plus, ale może też tak być, że zostaniecie w pustynie po powrocie. To wtedy już naprawdę będzie wow. Tak. Mamusia i jej kwiaty. No jaka piękna chwila. Jak ja lubię patrzeć, jak ona przy tych kwiatach robi i się i cieszy, ma taką radość. Z miejsca na miejsce. Ten tu, ten tu. Teraz będzie, o, ustawia na kolaskę i zaraz jej zawiozę koło domu. I wiecie co? Tydzień czasu mamusi już nie będzie, będzie się zastanawiać. Ten tu nie, ten mi nie pasuje, zmienię. Także tydzień będzie totalnego spokoju. O, mamusia będzie w swoim żywiole, a drugi tydzień będzie ją obrywać, dokarmiać. Także no jest wesoło. Pracy jest, tak jak widzicie, ogrom. No i cóż, no biorę się, później kolejne odcinki będą takie już bardziej poradnicze z... uprawy pomidora, papryki, ogórków, truskawek, bo będę Wam bardzo dużo mówić o truskawkach, żebyście taki plon mieli jak ja, a daj Boże nawet i lepszy jak mój, bo tu właśnie o to chodzi, żeby naturalnie doczekać się pięknego własnego plonu i takich kwiatków, jak teraz mamusia się doczekała. Pięknie. Nie zaglądałam tutaj w ogóle do tej folii. Ale teraz to muszę pochwalić. No i powiedzcie, czy to nie jest piękna chwila, jak nie, kwiaty są piękne tak. I mamusia zadowolona? No pewnie. To jest najpiękniejsza chwila. A jeszcze najlepsze, jak się samemu wyhoduje, człowiek koło tego chodzi, to się cieszy. O, i mąż też się cieszy, no zobaczcie. Ale wiecie co, no stęsknił się za mną, ja za nim też. O Boziu, kochany, to jest tylko twoje zdanie na ten temat. No myślałam, że nasze. No przykrzyło mi się tak. Tak.
Tęsknił tutaj za mną, tęsknił. Tak było. Nie teściowa. Miał święty spokój, jak cię mówiłem. Wiem o tym, że on miał święty spokój. Nawet ja bym tego lepiej nie ujął, kurczę. Nie marudził nad uszami. Tak, no to ja już znam, że trochę odpoczął i jak wczoraj wróciłam i zaczęłam tutaj chodzić i pytać i to on mówi, o matko i córko, zaczyna się. I mówi, ciul strzelił bombki po spokoju. Tak było. Nie będę zaprzeczał, ale każdy facet wie jak to jest, jak żona wróci, kurczę, także już po spokoju, nie? Dziubuś. Idź do pszczół, dziubuś, idź do pszczół. Dobra, idę. Nie, już tego mi brakowało i moich drewniaków, moich kochanych drewniaków i tutaj humoru męża. Bierzemy się za robotę, idziemy wypić kawkę. To nie jest humor, to jest akt rozpaczy, kurwa. No wiesz ty co, a ja liczyłam na jakieś tu, nie wiem, fanfary, kwiaty. On mówi, akt rozpaczy, no. Nie uciekaj, zięciu, bo mam dla ciebie robotę. Taczkę trzeba zawieźć na górę z kwiatuszkami. Ha, no i jest wesoło, pracy nie braknie. Teraz idziemy wypić kawę, bo nie wiem za co mam się wziąć, to wezmę się za wypicie kawy. No i dobrze, i Waściu kończy, idziemy pić kawę. Waść kończy, jadę na pole. A wam, kochani, życzę radości, życzę udanych plonów i takiego niepoddawania się, bo bardzo często słyszę od was, pani Reniu, nic z tego nie będzie. Będzie, naprawdę będzie. Naturalnymi sposobami i chęciami naprawdę się da. To se teściowa jeszcze postoi. Do brzegu. Trzymajcie się, bo mam już dobijać do brzegu. Na razie.